Can I be your superhero? Balkon 2x2 od kuchni. Kochani, zanim zaczniemy, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, bo to dzięki wam jest ten drugi sezon. Dzięki waszym lajkom, udostępnieniom, komentarzom tak wiele się dzieje. Jak widzicie, moja kuchnia, moje mieszkanie przeszło totalną metamorfozę. Mamy piękny blat, logo, a także lodówkę sław, czyli moich gości, którzy odwiedzili mój program. Moi drodzy, czas zaczynać. Mój dzisiejszy gość to przepiękna kobieta, można powiedzieć, że najpiękniejsza ze Słowianek. Prezenterka telewizyjna stacji 4Fun TV, Ola Ciupa. Cześć wszystkim. Cześć, Szymon, cześć. Trochę się zdziwiłam tym zaproszeniem, bo Ola Ciupa i gotowanie to troszeczkę dwie dalekie od siebie sprawy, ale mam nadzieję, że przynajmniej zabawiacie się tutaj rozmową, no i przede wszystkim was. Ale od masła. Tak, do, specjalistka od masła. Do kuchni jest bardzo blisko. No tak, natomiast rzeczywiście masło to moja specjalizacja, oprócz tego herbata, kawa, zaraz się o tym przekonamy. Owsianka, ale wiesz, ale chętnie popatrzę, może nauczę się czegoś nowego. Ola, patrząc na te produkty, co masz na blacie, czy masz pomysł, co dzisiaj będziemy robić? Wiesz co, no widzę tutaj przyprawy. Mnóstwo orzechy. Przypraw, orzechy. Nie mam pojęcia, może mi zdradzisz. Będziemy robić tartę. Tartę bardzo wege, tak myślę, i bardzo zdrową, ponieważ będzie to tarta na spodzie z ciasta francuskiego, tego będzie bakłażan pieczony, mnóstwo przypraw. Trochę tak z kuchni gruzińskiej, jak u mnie była Kaśka Palkosińska, którą pozdrawiam serdecznie, tak mnie zaraziła tą kuchnią gruzińską, że zacząłem eksperymentować. Więc to danie tak powstało. Ola. Zaczniemy robić. Ja nie jem robić. Mięsa, więc akurat trafiłem fajnie idealnie. Tak, trafiłeś. Bakłażana kroimy w kostkę. Okej, okay, ja w kostkę. Mam tutaj pierwszą czyli rolę. Odcinamy końcówkę i kroimy w kostkę. Kochani, ja tylko powiem, że jest to program na żywo, jak dobrze o tym wiecie, więc komentujcie, ja będę... A właśnie tutaj cały czas patrzymy, tak? Ja tak, patrzymy, Ola się udostępniła u siebie również program, więc na pytania, które będziecie zadawać, na pewno Ola będzie nam odpowiadać. Będziemy tutaj zerkać, w międzyczasie będziemy gotować. Dobra. Mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście. Pozdrawiam moją menedżerkę Joannę, bo widzę, że ogląda i nawet napisała mi brawo, Ola, Joanna, buziaczki. Pozdrawiamy serdecznie panią Asię. Ola. Czekaj, czekaj, bo ja tutaj zostałam. Pomału. Najpierw co się... na pół i potem jeszcze w paski. Idealnie sobie radzisz. A to ty mówisz, że nie gotujesz, a widzę, że gotujesz. Wiesz co, ja raczej takie sezonowe potrawy na przykład, co je, fasolka. Właśnie, co je Ola Ciupa, że tak wspaniale wygląda. Tak, które są łatwe do zrobienia i co, w kostkę teraz? I w kostkę. Łatwe do zrobienia, sezonowe, jem bardzo dużo warzyw. Taka moja potrawa, którą robię praktycznie codziennie, no to raz owsianka. Na śniadanie, później zazwyczaj coś tam jem na mieście. I na kolację zazwyczaj jem taką sałatkę awokado pokrojone i do tego pomidorki takie małe, też pokrojone. Jakiś sos, oliwa z oliwek? Tak, troszeczkę oliwy z oliwek, pieprz i to wszystko. No, czasami do tego dodaję serek wiejski. Light chcę, zapewne. Tak, light, a jeżeli chcę, żeby to było troszeczkę bardziej pożywne. No, to dajesz? No i to chyba na tyle. Wiesz co, ja jestem taką osobą, która raczej nie ma takich orgazmów kulinarnych, tak jeszcze, jak to po niektórych. Dziś go przeżyjesz, jestem o tym święcie przekonany. Mam nadzieję, że wreszcie coś takiego zjem, chociaż nie, słuchajcie, są kotlety mielone, które robi mój przyjaciel Marcin, zresztą jest tutaj. Mogę jest zaprosić Marcina, chciałam pokazać twórcę najlepszych mielonych, Marcin, chodź. Zapraszam, panie Marcinie, to jest program na żywo, kochani, tu nie ma żadnego reżyserowania. Tak, więc Marcin robi najlepsze mielone na świecie z różnego mięsa. Dodatki do tego to są zawsze ziemniaczki, prawda? Ziemniaczki plus mizeria. Ja słyszałem, że ostatnio Magda Gessler raczyła się twoimi mielonymi, tak, i powiedziała, że lepszych nie jadła w życiu. Dokładnie, to była dla mnie ogromna przyjemność gościć
Olę i panią Magdę Gessler oraz Krzysztofa Gojda. No, same, same gwiazdy. Marcin, dziękujemy ci serdecznie. Tak, więc jakbyście mieli chęć do mielonego, to do Marcina, do Marcina koniecznie. Lepsze. Ja nawet się śmiałam, śmieliśmy się, że powinien otworzyć restaurację z mielonymi. Może kiedyś to zrobimy. Ja będę pomału zabierał do miski. Nie za duża ta kostka? Nie. Wiesz co, mamy bardzo równą kostkę. Czemu równa kostka? Dlatego, że jak coś się piecze, więc ważne, żeby piekło się w tym samym momencie, tak? Mamy taką samą kostkę, więc piecze się momentalnie. Ja tu Ola cię przełożę. Ola, 2013 rok, o ile dobrze pamiętam, 4 listopada, czyli już niedługo będzie rocznica. To jest dzień, w którym producent muzyczny Donatan razem z wokalistką Cleo udostępnili na YouTubie utwór My Słowianie. Ty brałaś udział w nagraniu. Tak. I powiedz mi, czy ten dzień, ten 4 listopada, czy on twoje życie zmienił, przewrócił do góry nogami? Czy dzięki temu jesteś tu, gdzie jesteś dzisiaj? Jak to było? Wiesz co, nie tyle co teledysk My Słowianie. Oczywiście on też przyniósł mi popularność. Natomiast jakiś rok po ukazaniu się tego teledysku była Eurowizja. Była. I to dopiero kiedy wróciłam z Eurowizji, to się zaczęło wtedy. Wysiedliśmy na lotnisku i fotoreporterzy zaczęli krzyczeć, no, ogólnie do nas wszystkich, ale między innymi do mnie, Ola, Ola. I to był dla mnie taki pierwszy szok. Bo nigdy wcześniej nie miałam takiej sytuacji. Oliwa. I nagle coś takiego, więc myślę, że Eurowizja to był taki przełomowy moment. Ja już dużo wcześniej pracowałam w telewizji, prowadziłam jakieś programy. Na ITV. Tak, na ITV. To była moja pierwsza stacja. Tam prowadziłam program Disco Stacja. To był program też właśnie na żywo. Ja w ogóle bardzo lubię programy na żywo. Teraz Disco Polo jest w modzie. Wróciło, tak? Wróciło. Bo to jest tak, że niby nikt nie słucha, a na weselu każdy śpiewa i tańczy, prawda? Tak, tak. I muszę powiedzieć, że jak prowadziłam ten program, to miałam zawsze tak świetny nastrój, wychodziłam z pracy po prostu w cudownym nastroju, bo przez godzinę słuchałam tych piosenek, pomiędzy były jakieś tam wejście zapowiedzi, ale jakoś nie planowałam tego, tej pracy w telewizji, natomiast było to tak, że byłam na wyborach Miss i tam podeszła właśnie do mnie ta telewizja. Tam chyba byłaś tytuł wicemiss? Tak, chyba tak, to był tytuł wicemiss Mazowsza. Mazowsza, bo ty nie przyjechałaś z Mazowsza, z Radomska. Radomsko akurat województwo łódzkie, ale już wtedy mieszkałam w Warszawie. Ale blisko. Więc właśnie wystartowałam tutaj w województwie mazowieckim. Zaproponowano mi, czyli chciałabym przyjść na casting. No więc ja oczywiście sobie pomyślałam, jak to ja zawsze wolę spróbować, niż żałować, że nie spróbowałam. Tak samo uważam. Więc poszłam na ten casting i okazało się, że to jest program na żywo już od razu, który wchodzi na antenę. Dostałam listę piosenek, że to były piosenki Disco Polo, to no zawsze czy, dało się coś tam powiedzieć na podstawie, Disco Polo, czy nie? Nie, nie słuchałam, nie. Ale na podstawie tytułów piosenek Disco Polo zawsze coś tam można wykombinować. Głównie o miłości, prawda? Miłość, kocham tak, cię i tak dalej. Miłość, chłopaki, dziewczyny, imprezy, wakacje, więc poszło mi chyba całkiem nieźle, bo zostałam w tym ITV, przez rok prowadziłam ten program. No i po roku pomyślałam sobie, że zdobyłam już jakieś tam doświadczenie przed kamerami, czas iść dalej. I wtedy moim marzeniem było pracować w stacji For Fun TV, więc to było marzenie. Wysłałam swoje CV. Tak po prostu? Tak. Czyli weszłam na stronę. To też pokazuje to, że warto jest próbować i trzeba próbować swoich sił, tak, prawda? Tak, ja na przykład jestem taką osobą, która nie osiada na laurach. Jeżeli coś mi się uda osiągnąć, właśnie to ja widzę. Od razu wyznaczam sobie nowy cel, do którego dążę. Ja tylko powiem, Olu, w lecie przerwę. Daliśmy tutaj oregano, kumin, oliwę, sól, pieprz. Dam teraz trochę papryki jeszcze ostrej. Wszystko wymieszam dokładnie, a następnie do pieca na około 30 minut, aby nam się upiekło. Brzmi dobrze. Tak, ale zobaczcie, będzie w takim razie działajmy. Ja będę się przyglądała. I wracając do wątku telewizyjnego. For fun. Pomyślałam sobie, no właśnie zdobyłam już to doświadczenie, więc wysyłam CV. Nic się samo nie wydarzy, jeżeli sami się o to nie postaramy, nie zadziałamy naprawdę, nic się samo nie wydarzy, nie spadnie nam pod nogi. No i odezwali się do mnie za jakiś czas, przyszłam na nagrania. Też się okazało, że jest całkiem nieźle. No i pracuję tam już 3-4 lata.
Tak więc... Bo w ogóle jesteś twarzą For Fun TV, z tego co zauważyłem. Prowadzisz tam program, przypomnij mi nazwę tego programu. Top 30 Dance Chart to jest program, który jest na kanale For Fun Dance. Tam jest muzyka taka bardziej klubowa. Mój program jest tak w ogóle najbardziej taneczną listą w Polsce. Jest to zestawienie 30 najbardziej tanecznych kawałków z każdego tygodnia. Są w tym zawarte wszystkie nowości, wszystkie hity i prowadzi go DJ Slavik. Właśnie, do tego chciałem dojść po kolei, że to, że prowadzisz ten program w For Fun, tak naprawdę dla Ciebie to jest coś mega, ponieważ masz dostęp do najlepszej muzyki i teraz Twoim nową pasją jest bycie DJ-em, tak? Wiem, że Adamus Cię szkolił, więc to daje Ci bardzo dużo. Tak, jest to super, bo przyznam szczerze, że pracując już kilka lat, prowadząc listy, znalazłam coś takiego, co jest jeszcze czymś dodatkowym, co łączy to ze sobą i dzięki temu mam nową energię, nową pasję, bo jak tylko dostaję listę, są nowe kawałki, to ja po prostu już nie mogę się doczekać, aż tego przesłucham, dowiem się wszystkiego o tym kawałku. I tak jak wspomniałeś właśnie jakiś czas temu, gram już 8 miesięcy, a wcześniej przez około rok się uczyłam. Czy to też nie jest tak, że Ola Ciupa staje za deklami? Generalnie staje, bo ma ładną twarz i jest rozpoznawalna, tylko ty włożyłaś sporo bardzo pracy w to, żeby nauczyć się obsługi tych urządzeń. Wkładamy do piekarnika? Do piekarnika. Ja mam tutaj już upieczony bakłażan, żeby czas zaoszczędzić. Tak ono wygląda. Po upieczeniu, po 30 minutach, na mojej patelni Valdinox. Teraz uprażymy szybko orzechy, ponieważ orzechy będziemy blendować i to będzie jeden ze składników, ponieważ teraz do pokażona damy... Wiesz co to jest, Olu? Wygląda jak kawa. Kawa. Ja powiem szczerze, że budując tu plan, kilka razy łapałem za filiżankę i się napić. Tak. A ja też mam ochotę się napić. To jest sezam. To jest pasta tahini, czyli zblendowany sezam, tak? Więc ten sezam tutaj zaraz przeleję. Dodamy tu jeszcze pastę z orzechów, którą za chwilę przygotujemy i będziemy na ciasto francuskie wykładać. Czyli Olu, to nie jest tak, że staje Ola, bo jest popularna, tylko rzeczywiście ty przez rok czasu uczyłaś się bycia DJ-em. A czy ciężko się w ogóle nauczyć? I wiesz co jeszcze, żebym nie zapomniała, bo chciałam o tym powiedzieć, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, ten pomysł z DJ-ką. Ja byłam zaproszona do klubów jako gość specjalny. Ja jechałam do takiego klubu i po prostu przez godzinę bądź dwie musiałam być w klubie, porobić sobie z ludźmi zdjęcia, powiedzieć coś przez mikrofon. I powiem szczerze, że nie do końca mi to odpowiadało. Pomyślałam sobie, że wolałabym robić coś konkretnego. I ja zawsze nie wiedziałam, co mam zrobić i kryłam się za DJ-ką. Donatan zobaczył te zdjęcia i mówi do mnie, może byś chciała spróbować. Tutaj mój przyjaciel Marcin też mi kilka razy o tym wspominał, ale ja sobie myślałam, nie no, gdzie ja, DJ-ka, no jak. Później poznałam Adamusa, który powiedział mi, Adamus tutaj też. Jest, zaraz mamy gdzie tutaj. Jest Adamus? Gdzie jest Adamus? Szukamy, tu jest Adamus. Jest Adamus. Jak zwykle jakaś głupia minka, bo tak. To jest to w jego lodówka stylu. Sławy, nie? Mają wsiane sławy, ja mam lodówkę sławy. A jest... Adamus miał bezę tutaj. No, każdy ma bezę. Każdy mój gość. Moja beza już czeka. Tak, twoja beza już czeka. Każdy gość mojego programu otrzymuje właśnie bezę. Ja muszę zadać Ci pytanie, ponieważ tutaj ono padło, już je odnajdę. Jeden z fanek zadała, Marta. Marta Kubicka, Wieczorek, pyta. Witaj, Oleczko. Moje pytanie pierwsze brzmi. Jak oceniasz program Damy i Wieśniaczki i jakie wnioski z tego programu wyciągnęłaś? Bo brałaś udział w programie Damy i Wieśniaczki. Może powiedzmy w trzech słowach tylko, na czym ten program polega? Program polega na tym, że jedna osoba z miasta, nazywana w tym programie dama, zamienia się na kilka dni życiem z wieśniaczką, czyli dziewczyną, która mieszka na wsi. Zazwyczaj to jest jakaś dziewczyna, która nie pracuje, ma kilkoro dzieci, nie ma za bardzo jakichś tam planów na przyszłość i perspektyw. No i następuje taka zamiana. Ja oglądałam wcześniej ten program i nie miał on za dobrej opinii. I kiedy... tak, mnie też się kojarzy raczej negatywnie, powiem uczciwie, prawda? Tak. Bo to tak się kojarzy, że dziewczyna na przykład z Warszawy, która ma dostatnie życie, jest popularna i tak dalej, piękna, zamienia się z dziewczyną, której no może zabrakło trochę szczęścia w życiu, utkwiła w swojej miejscowości, gdzie się urodziła i generalnie nic się nie dzieje, prawda? W twoim życiu się dzieje mnóstwo zapewne. DJ, tak? Telewizja For Fun TV. Udział w programie Balkon 2x2 od kuchni, tak. To już w ogóle szaleństwo.
a tu jednak one takich szans nie mają, prawda? I to nie jest takie zderzenie dwóch światów zupełnie przeciwległych? Jak to w ogóle, jak tam było w tym programie? Wiesz co, jeszcze tak. Jak dostałam propozycję udziału w tym programie, to na początku pomyślałam sobie, no cóż, nie ma za dobrej opinii ten program, też wszyscy mówili, co ty zwariowałaś, po co ci to? Ale ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę to zależy od danej osoby, jak ona się zaprezentuje w tym programie i że nawet w takim programie można pokazać siebie, a dla mnie to będzie okazja, żeby pokazać ludziom, jaka naprawdę jest Ola jestem, Ciupa. Bo widzą mnie tylko tak naprawdę na zdjęciach, na zdjęciu czy w telewizji, jak prowadzę program w telewizji. Bądź tak na pudelku, bądź w innych portalach. Tak, no to już na portalach to w ogóle tam na ja podstawie powiem tego ci, Olu, tylko można całkiem błędnie ocenić tak osobę. Ja na przykład przygotowując się do programu szukałem bardzo wiele o tobie informacji, tak? No i okazuje się, pisując Ola Ciupa w Google, same Jastrząb Post, pudelki i tak dalej, ale szukałem, szukałem. Dotarłem do wywiadu, którego udzieliłaś Kubie Wojewódzkiemu. Obejrzałem ten odcinek z tobą i byłem pod tak wielkim wrażeniem twojej osoby. Po pierwsze, że rzeczywiście oprócz tego, że jesteś piękną kobietą, bo jesteś, masz bardzo dużo w głowie, masz dużo do powiedzenia, mówisz z sensem, a przede wszystkim Wojewódzkiemu nie dałaś się zaszekać, zniszczyć, prawda, bo on często tych gości tak dosyć mocno miażdży, a ty pokazałaś, że jesteś dziewczyną z jajami i nie pozwolisz sobie, żeby ktoś pokazywał ciebie w taki sposób, w jaki nie jesteś, prawda? Tak, dziękuję ci bardzo za tę opinię. Ja mówię, ale mówię szczerze, prawda, tak myślę, więc... Ja u Kuby po prostu byłam sobą i na jakieś tam wszelkie prowokacje postanowiłam nie odpowiadać, nie dać się zrzepieć i tak dalej, ale jeszcze wróćmy do tematu DJ-a Adamusa, bo to dla mnie bardzo ważny temat. Tak więc wprowadził mnie on w ten świat DJ-ki i tak naprawdę przekazał tą wiedzę, bo on gra już od 20 lat i w kilka miesięcy przekazał mi tę wiedzę w takim bardzo dużym skrócie, powiedział mi te wszystkie najważniejsze rzeczy. No to tak jakby uczyć się grać w piłkę od Lewandowskiego, więc naprawdę Adamus, będę ci wdzięczna do końca życia. Później był wyjazd na Ibizę, gdzie nagrywaliśmy teledysk Adamusa i też chciał pokazać mi... Takie było kolejne pytanie na Facebooku wasze, czy byłaś na Ibizie, bądź czy się wybierasz? Tak, tak, właśnie byłam i wtedy jak Adamus wszystko po... Ale możesz mówić. Będzie mnie słychać? Tak, będzie. Adamus zabrał mnie do wszystkich najważniejszych klubów na Ibizie i to, co zobaczyłam, ten klimat, to ja już wiedziałam, że ja w to wchodzę. I tak naprawdę teraz, bo ja też pracowałam i jako fotomodelka, teraz nawet dla zdobyłaś mnie... tytuł fotomodel. Właśnie. Tak, ale to już było 2013 chyba. Czy to był szczęśliwy rok 2013 dla ciebie? Tak, bo się tak, bardzo tak, dużo tak działo. Tak, to był ten okres, ja zaczynałam od wyborów właśnie Miss, brałam w kilku udział. No natomiast właśnie teraz dla mnie najważniejszy w życiu jest DJ-ka i właśnie mój program, który prowadzę na For Fun Dance. Jeszcze raz powtórzę, w każdą sobotę o godzinie 12. Tam można spotkać się z Olą Ciupą i zobaczyć, jakie wybiera kawałki, tak? No bo tak, to jednak jest bardzo ważne. Daliśmy bardzo dużo orzechów, ponieważ chcę, żeby to było bardzo takie orzechowe, tak? Mamy tahini, czyli mamy pastę z sezamu. Mhm. Jeszcze sezamem będziemy opuszczać za chwilę nasze ciasto, więc tu mamy już przygotowane. Teraz sięgnę po ciasto, które mam tutaj już przygotowane, ciasto francuskie gotowe. I zacznę wykładać na właśnie na ciasto mojego bokażana. Pokroję jeszcze nożem, mam takie noże, dostałem od Walidinoxa, bardzo fajne, na cztery części. No wyglądają na ostre. Tak, no ostry nóż w kuchni to podstawa. O, pokroiłem na cztery części i teraz zacznę wykładać. Ważne jest to, jak wykładam, żeby było po środku, żeby zostawić brzegi wolne, bo ciasto francuskie nam rośnie, prawda? Więc wtedy takie powstaną bardzo sympatyczne sakiewki. Więc już tutaj wykładamy. A nie wiem, czy Szymon widziałeś, ale teraz jest też program Dżentelmeni i Wieśniaki. Nie widziałem. A właśnie wróćmy do tego programu, bo było pytanie i zmieniliśmy w ogóle wątek. No i jak było w tym programie? Jak ty czułaś się jako osoba, która się z wielkiego miasta, z Warszawy, ze swojego życia w show biznesie przeniosła dokąd? Rychliki. Gdzie to jest? Wiesz co, nawet ja nie wiem, gdzie to jest. Jechałam tam 4 godziny. O, czy daleko? Gdzieś na Pomorzu. Czyli pozdrawiamy wszystkich, tak, z Rychlik, prawda? Tak, pozdrawiamy Rychliki. Spędziłam tam kilka dni. Przede wszystkim to jest strasznie duży szok i taka dziwna sytuacja, że nagle znajdujesz się w czyimś mieszkaniu, gdzie jest czyjaś pościel, czyjeś ręczniki, czyjeś zdjęcia, jakieś pamiątki i nagle jesteś tam ty, w tym mieszkaniu jest mąż tej osoby, dzieci i to jest
tak strasznie dziwne uczucie. No i jak ten mąż? Był szczęśliwy chyba. Mąż tak. Właśnie pozdrawiam Janusza. Mąż był bardzo sympatyczny. Kto oglądał ten odcinek, ten wie, że tam akurat trafiłam na przyjaciółka tej dziewczyny, która się ze mną zamieniała, niezbyt przyjemnie mnie przyjęła, ponieważ właśnie wyszło z takiego założenia, że przyjedzie jakaś damulka z dużego miasta, że będzie się wywyższała, będzie ich oceniała. Natomiast później doszłyśmy do porozumienia i już jakby wszystko fajnie się skończyło. No i akurat teraz mam okazję podziękować wszystkim za te wszystkie wiadomości, które dostawałam, bo za każdym razem jak w telewizji jest powtórka mojego odcinka, to dostaję masę wiadomości od ludzi, więc bardzo, bardzo dziękuję, bo ja to wszystko czytam, bardzo się z tego cieszę. Czasami nawet czytam te słowa i to do mnie tak nie dociera, bo sobie myślę, że ja tam w sumie nic takiego nie zrobiłam, po prostu byłam sobą. Natomiast jest to bardzo fajna przygoda. Wydaje mi się, że fajnie jest to, że ty pokazujesz się zupełnie z innej strony, bo często nas ludzie oceniają niestety po wyglądzie, prawda? Szczególnie jak kobieta jest piękną kobietą, no to myślą, wiadomo co myślą, tak? Że no ładna, a nic nie ma do powiedzenia. No a ty jesteś tym słowom na maksa zaprzeczeniem, prawda? Bo ty masz bardzo dużo do powiedzenia i możesz się pokazać w takim programie zupełnie z innej strony. Nie? To jest bardzo tak. Ważne, mi się wydaje. No i jest to super doświadczenie, bo ja na przykład miałam takie wnioski, że fajnie, że podążam w życiu taką drogą i jestem przekonana, że jest na 100% dobra i będę sobie teraz wyznaczała nowe cele, do których będę dążyła. Mam nadzieję, że trochę też wkładamy tartę do pieca. Mam nadzieję, że też jakoś zmotywowałam tą dziewczynę, z którą się zamieniałam do działania. Ze mną w programie jako mój przyjaciel był Krzysztof Gość. O, Krzysiu, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiamy Krzysia, który też tu był. Gdzie zdjęcie był. Szukamy? Jest Krzysiu, jak najbardziej. Krzysiu jest tutaj. Jest tu jest na finale. Gdzieś był z tak, ciastkami. Tu jest na finale, a tutaj Krzysiu jest... Ojej, gdzie jest Krzysiu nasz? Tutaj jest z jego otwarcia kliniki z Magdą. A Krzysztof gdzieś tu na pewno jest. Jest tutaj, o, tu jest Krzysiu. Się Krzysiu jak był, to w ogóle było szaleństwo, bo non-stop mi wszystko podjadał, nie? Po nim nie widać, ale non-stop podjadał cały czas. To widzisz, jaka ja grzeczna jestem. Tak, no, nie podjadasz. Dobrze, więc tak, z Walidonoxa daliśmy orzechy do zblendowania, trafiło wszystko do pieca. Mamy teraz chwilę, to możemy zrobić na przykład deser. Deser o. Bardzo zdrowy i sądzę, że tobie się powinien spodobać ten deser. Ponieważ... Cóż to takiego będzie? Mamy tutaj mleko z... Sojowe? Z migdałów. A, z migdałów, bo właśnie widzę, że jakiś kolor. A tu jest kokos. Inny. Łączymy razem. O! Skojarzyło się ze słomianami na przykład. Tam były... Mi bardziej z codziennym przygotowywaniem owsianki. A no właśnie. Ziarna... nasiona chia. Chia, tak. Bardzo zdrowe i bardzo dobre. Tu jeszcze możemy dać miód. To miód jest od mojego przyjaciela Grzesia, którego pozdrawiam serdecznie. U niego w rodzinie mają pasieki, więc osłodzimy miodem. Miód jest zdrowy, prawda? Tak. A teraz, szczególnie teraz, kiedy idzie jesień po małymi krokami, to jednak ten miód warto mieć i go próbować. Wszystko sobie tutaj mieszam. Ja słodzę, znaczy na co dzień nie słodzę, ale właśnie w tym okresie jesienno-zimowym słodzę miodem, który przywożę sobie od mamy z Radomska, a ona bierze go z jakichś tam okolicznych, no tak, bo od osób, które sam go wytwarzają. Bo jednak jakby nie patrzeć, to jest ważne, żeby te produkty regionalne, takie nie ze sklepu przetworzone, tylko żeby kupować takie właśnie dobre, swojskie rzeczy, tak? No na smak miód, wiem, że 100% miodu w miodzie, a nikt tam cukrem nie rozsładza. Wszystko razem mieszam, dokładnie. To się robi bardzo, bardzo szybko, ten przepis, a następnie będę za chwilę go przelewał do pucharków i do schłodzenia do lodówki. Więc tu mieszamy. Olu, co jeszcze porabiasz? Może powiedz mi, jakie jest twoje ulubione danie? O właśnie, w kuchni jesteśmy. Jakie jest twoje ulubione danie? Co najbardziej lubisz jeść oprócz mielonych? Które już były wymienione. Tak, oprócz mielonych Marcina. Bądź inaczej, co jest, czego na pewno byś nie tknęła?
To czekaj, to może najpierw powiem to, co lubię jeść, bo właśnie taka myśl mi się nie nasunęła. Jak ja tylko gdzieś widzę, że są placki ziemniaczane dostępne, to od razu je zamawiam i mało tego, zawsze mam taką dziwną prośbę, żebym chciała, żeby obok był ogórek taki kiszony, bo jak najlepsze. Byłam dzieckiem, to zawsze babcia mi robiła placki ziemniaczane, które sama tarła i do tego zawsze były właśnie ogórki i mam takie po prostu miłe wspomnienie z dzieciństwa, że jak tylko widzę placki, to od razu je chcę, pomimo że są smażone i tłuste. Ale to jednak wspomnienie dzieciństwa. Więc ja tutaj teraz przeleję do pucharków i do schłodzenia. A czego byś w kuchni na pewno nie tknęła? Czy są jakieś dania, potrawy, nie wiem, jakieś owoce morza na przykład? Ja na przykład nienawidzę pomidora. Suszony zjem, natomiast pomidor taki świeży w plastrach, no niekoniecznie. Już kiedyś na studiach płacono, żebym go zjadł i nie dawałem się. Absolutnie nie. Czy jest coś takiego u Ciebie w kuchni, czego na pewno nie tniesz? Do schłodzenia najlepiej na całą noc. Schowam do lodówki. Chyba nie ma takiej rzeczy. Unikam mięsa, natomiast czasami jest taka sytuacja, że na przykład pojadę do mamy i jak ona sobie zaplanowała, tak, na przykład, że będzie robiła gołąbki, to ja absolutnie nie mam serca powiedzieć, że ja nie mam nie jem mięsa, więc nie zjem, więc ale sobie myślę, raz na jakiś czas. Najlepiej zawsze. U mamy tak, najlepsze jedzenie jest, to wiesz, bez dwóch zdań. Zerkam, co się dzieje. Pomału. Nie pali się? Jeszcze się nie pali, nie. Ciasto nam rośnie. Jeszcze około 10 minut. Olu, zobaczyłem pytanie na Facebooku. Pyta Mateusz Has. Ola, zagrasz w tym sezonie na zimowym narodowym? Co to za granie? Było. Zimowy narodowy, to przez okres zimowy na Stadionie Narodowym jest, Jezu, jak to się nazywa? Lodowisko. Lodowisko, tak. I ludzie sobie jeżdżą na łyżwach, natomiast ja mam tam DJ-kę i gram. Będziesz w tym roku? Czy jeszcze nie wiadomo? Jeszcze nie było na ten temat rozmów, natomiast myślę, że tak. Ale no jest to naprawdę wyjątkowa impreza, bo chyba nigdzie nie ma imprezy właśnie w taki sposób, że jest lodowisko, można sobie jeździć. Naprawdę jest świetna atmosfera. Oczywiście najbardziej zmarznięta jestem ja. Pamiętam, bo stoisz że, i grasz. Tak, stoję i gram i mimo tego, że sobie tańczę, to jednak jest zimno. Jest. Natomiast też z takich wyjątkowych, nietypowych imprez to gram też cyklicznie imprezy w termach Bukowina. Właśnie, gdzieś widziałem to, widziałem o tym, że tak, właśnie tam byłaś, tak, i grałaś. A to razem z 4Fun TV, czy to zupełnie gdzieś? Tak, to jest razem z 4Fun TV. Na 4Fun TV można zobaczyć całą relację za każdym razem z imprezy, bo są to imprezy cykliczne. Kolejna będzie 11 października teraz. No i to już jest coś zupełnie wyjątkowego, jedyna taka impreza w Polsce, ponieważ termy są wtedy czynne do północy, impreza startuje o godzinie 20:00, jest rozstawiona wielka scena, są lasery, są ognie. Czyli mega impreza. Mega impreza i naprawdę zabawa w tej wodzie jest tak świetna, ja po prostu już nie mogę się doczekać kolejnej imprezy. Ostatnio, jak grałam, to tam kilka razy wspomniałam, że jak skończę grać, to też wskakuję do basenu, bo było tak gorąco. No i myślałam, że skończę grać i sobie szybko ucieknę, natomiast ja kończę grać, a tu ludzie mi zaczęli odliczać. No i cóż mogłam zrobić, no wskoczyłam do wody i bawiłam się dalej z ludźmi, bo później grał Gromi. Tak, więc naprawdę zabawa jest niesamowita. A jeżeli ktoś nie może tam być z nami w Bukowinie, to też relacjonujemy wszystko na Facebooku 4Fun TV. Kolejne pytanie z Facebooka. Ola, Twoje najukochańsze ciasto to? Najukochańsze ciasto. Co mama robi takiego dobrego? Wiem, że to będzie... Pani Walewska, ojej, ale to właśnie nie jest moje najukochańsze, dlatego że mama to ciasto robiła moja też zawsze. Robi. Moja też robi Panią Walewską. Zawsze Pani Walewska. Przepyszne. Tak, przepyszne. Aczkolwiek jak... Wszystkie imieniny, imprezy. Się, tak. Co tydzień praktycznie, to jak ja już słyszę Pani Walewska, to nie mogę. Aczkolwiek moja mama teraz zmieniła i robi rogaliczki z dżemem, takie kruche rogaliki. Aha, na kuchni cieście. I za każdym razem, jak jestem, to się powtarza to pytanie, że Ola, rogaliczki. No, to przepysznie. Zerkamy, co się tu dzieje. Dobrze, mamy tutaj desery, można powiedzieć, że przygotowane. Do nich pomyślałem, że możemy dać owoce, mam tutaj pokrojone już wcześniej dodane. Fajnie. Więc ten deser naprawdę, jeżeli on by poleżał długo jeszcze w lodówce, czyli na całą noc, to by byłby to wówczas pudding, prawda? Ponieważ chia pochłaniają płyn,
pęcznieją. I taka galaretka. Robi się galaretka. Tu mamy bardziej takiej formie płynnej, ale jest przepyszny. Pomyślałem, że możemy dodać sobie do niego, powiedzmy, świeżych owoców, tak? Więc Simon, ktoś napisał, ciasto jest gotowe. A, które ciasto jest gotowe? Które ciasto? Michał Komuciński. Widzę właśnie, tak? Które ciasto jest gotowe? No tutaj wszystko mamy pod kontrolą. Tak, moje jeszcze nie, ale rośnie. Rośnie, pokazuje, że 6 minut, sądzę, że w tym czasie się wyrobimy. Szymon, ja tutaj mam pytanie do ciebie, pyta Marta Gibala. Szymon, kolejna edycja Masterchefa, co myślisz? Co myślę? Dziś oglądałem tylko wyłącznie kawałek. Ja powiem wam, że zazdroszczę tym ludziom wszystkim, co tam są, tych emocji, bo to jednak zostaje w sercu, w głowie. To były tak olbrzymie i niesamowite emocje, cały Masterchef. Genialni ludzie, których poznałem i z którymi dalej utrzymuję kontakt. Wczoraj spotkałem się z Pawłem Myśliwym, który miał swoje stanowisko z wędlinami, genialnymi wędlinami. Każdy się rozwija w zupełnie innym kierunku i to jest wspaniałe. Gdybym mógł drugi raz pójść do Masterchefa, poszedłbym i bym się nawet nie zastanawiał. Ten program otworzył mi tak szeroko drzwi. Oczywiście wiadomo, trzeba ciężko pracować i swoje robić. Natomiast gdyby ten program, no dzisiaj bym nie kręcił balkonu 2x2 od kuchni, tak? Ciebie bym nie poznał i byśmy z sobą tutaj nie stali i nie rozmawiali. Tak, ale to jest w ogóle niesamowite, jak jedna rzecz pociąga za sobą kolejne. Ja na przykład wczoraj prowadziłam tutaj w Warszawie na Pradze Północ imprezę, to były Dni ulicy Ząbkowskiej. I okazało się, że burmistrz oglądał właśnie Dam i Wieśniaczki, no i uznał, że właśnie umiem wybrnąć z każdej sytuacji. A to jest bardzo cenne w życiu. Że jestem właśnie prezenterką i powiedział, ona będzie prowadziła Dni Pragi, no i odezwali się do mojej menedżerki i wczoraj miałam przyjemność poprowadzić tę imprezę. Więc kiedy się o tym dowiedziałam, to pomyślałam sobie, że wow, niesamowite. Może ktoś zobaczy mnie u ciebie. No, sądzę, że tak. Mamy tutaj ze z rurkami od Tago deserki, więc zacznijmy od nich, to już będziemy bo mamy gotowe, tak? A ciasto już jest w piekarniku, więc za chwilę. Zobaczmy, jak to smakuje. Takie bardzo lekkie, prawda? Zdrowe, tak. Dietyczne. Tak, jest już godzina 22, ale... Można jeść można, bez dużego można. Sumienia. Pycha. Dobra. I bardzo łatwe do zrobienia praktycznie. No trzy ruchy ręką. Tak. Mleko kokosowe, mleko sojowe, chia, rurka Tago, świeże owoce. Nawet ja bym mogła zrobić. No pewnie, że tak. Przepyszne. Ciasto jeszcze jest w piekarniku, więc chwilę jeszcze musi tam być. Zerkam na Facebooka, co się tutaj dzieje. Maja. Maja pyta, Maja Banasik. Olu. Czy masz jeszcze plan zagrania w teledysku? Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie Maję. Olu, teledysk. Maja, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że... Znaczy, tak, na pewno mam taki plan. W jakim teledysku? Jeżeli Kleo będzie, ponieważ ja w międzyczasie dostawałam bardzo dużo propozycji od różnych grup, zespołów, bo Kleo jest z Warszawy chyba. Tak. Natomiast ja do tej pory występowałam, od kiedy zaczęłam współpracę z Kleo, to występuję już tylko u niej i dostawałam masę propozycji od przeróżnych artystów. Natomiast zawsze mówiłam, że nie, ja jestem u Kleo, to chcę być wierna, nie chcę być też w innych teledyskach, żeby to się nie myliło ludziom i tak dalej. No, z wyjątkiem jednego, jeden wyjątek to teledysk nagrany z Popkiem. Z Popkiem. Tak, z Popkiem. Popek będzie gościem u mnie na balkonie 24 września. Będzie Popek Monster. Tak. Natomiast tą piosenkę, którą ja z nim nagrałam... Słuchałem tego. Tak, to było tak, że ja miałam z nim przeprowadzić wywiad i w trakcie tego wywiadu zaprosił mnie, żebym wpadła do niego do studia z kamerą. No więc razem z 4Fun TV pojechaliśmy do studia nagraniowego, gdzie towarzyszyliśmy mu w trakcie, jak powstawała ta piosenka. No i jakoś tak w międzyczasie wyszło, że powiedział, że to ty razem ze mną zaśpiewasz. Ja mówię, nie, ja nie jestem piosenkarką, nie śpiewam, nie chcę się to zabierać. No ale namówił mnie, namówił też Marcina, mojego przyjaciela, który też ma tam swoją zwrotkę. Marcin, może jakaś, wiesz... Próba umiejętności, czy nie? Nie ćwiczył przed występem i się krępuje. Jeżeli chodzi o mleko, może być mleko krowie jak najbardziej. Jest pytanie, czy tobie deser smakuje, bo chyba pani Oli za bardzo nie smakuje. Smakuje, mi smakuje. Ale wiesz co, ja jestem trochę głodna, a ja nie lubię jeść deserów, jak jestem głodna. Wolę najpierw zjeść coś takiego bardziej na
słono, bardziej pikantnego, a dopiero później deser. Trzy minutki. Trzy minutki będzie. To jest telewizja na żywo. My tu robimy to danie, więc one musi się upiec. Tak. Olu, czy lubisz ryby? I będzie coś dla mnie, że będzie widać, będę jadła, aż będę musiała. Czy lubisz ryby? Ryby bardzo lubię. Bardzo lubię, natomiast jeżeli jestem gdzieś nad morzem, to lubię jeść takie ryby świeże w całości. Z grilla na przykład? Tak, czy grill, tak. Bądź pieczone. Tak, natomiast nie lubię ryb, jak są na przykład już mrożone. I później, że je odmrażamy, to robimy na patelni, to tego nie lubię. Więc jedynie lubię sushi, ryby. Tak pomyślałem teraz, Olu, a może dasz mi jakoś radę, bo Popek będzie 24 września. Ja raz się z nim widziałem razem na imprezie Fundacji Rycerze i Księżniczki. Odcinek z nim też będzie odcinkiem charytatywnym. Dla Patryka Pilarczyka będziemy się spotykać i tu namawiać Państwa, żeby też mu go wspomogli. Jakaś podpowiedź, jak do Popka podejść? Czy on jest taki straszny, jak go malują? O. Nie, absolutnie nie. Jest naprawdę świetnym facetem. Ma bardzo dobre serce. On by mrówki nie skrzywdził. I jakby prywatnie jest zupełnie inny niż ten taki jego wizerunek Antuaż złego chłopca. Ze sceny, tak? Tak. Ja powiem Ci, że byłem pod wielkim wrażeniem, jak zobaczyłem jego partnerkę i córeczkę bodajże. I ten Popek, taki olbrzymi facet, tą dziewczynkę małą, moja księżniczko, wzięła go za rączkę, nie? I on do góry podniósł, no to było niesamowity w ogóle widok, no bo to... Tak, córka jest naprawdę dla niego najważniejsza w życiu i to widać, że bardzo, bardzo ją kocha. Damy jeszcze dwie minutki i będzie gotowe. Ja tu obniżę. Marcin, no dawaj, zaśpiewasz kawałek, albo włączymy i będzie podkład z tego. Olu, powiedz mi, ja już tylko włączam na dwie minuty, żebyśmy nie stracili poczucia czasu. Ja tutaj, wiesz, szykuję występ. Właśnie, powiedz mi, gdzie można Ciebie usłyszeć? Gdzie jako DJ prezentujesz swoje w tej chwili umiejętności? W najbliższym czasie, gdzie będzie można Cię posłuchać? No na pewno 11 października na Termach Bukowina, natomiast ja gram w całej Polsce i to jest co weekend inne miejsce, więc najlepiej śledzić na bieżąco mojego fanpage'a, Instagrama i tam się dowiadywać. Czy jesteś osobą bardzo zapracowaną. Tak, no teraz weekendy to zazwyczaj są wyjazdy, w tygodniu nagrywam swoje programy w For Fun TV. No do tego no czasami jakieś sesje zdjęciowe, czasami jest jakiś event. Teraz na przykład w środę będzie, chyba na którym będziemy. Wspólnie, tak, u Krzysztofa Gojcia. Przesympatyczny człowiek. Jestem tak pod wielkim wrażeniem Krzyśka. Gościu, który odniósł sukces niesamowity, a jest tak normalnym, fajnym facetem, z którym można porozmawiać. O co go się nie poprosi, to on pomoże. Mega człowiek. Dokładnie tak. I wiesz co, też ja mam to szczęście, że no, mam super przyjaciół jakby w tym, można powiedzieć, w show biznesie, ale którzy jednocześnie gdzieś tam trzymają się z boku. Bo też od kiedy ja poznałam Donatana i Cleo, to ja wiedziałam, że oni w moim życiu już będą na długo. Czyli jednak tak połączyło was coś. Tak. Natomiast Cleo jest taką osobą, która pomimo sukcesu, jaki odniosła, to jest bardzo skromna, kompletnie nic się nie zmieniła. I ja pamiętam, taka sytuacja mnie urzekła na jednym z teledysków, że w pokoju do makijażu modelki, które były na teledysku, one były takie bardzo wyniosłe, a nagle weszła tam Cleo i ona, jak prosiła o poprawkę, to mówiła proszę, dziękuję, czekała. Natomiast te modelki były tak wyniosłe, wiesz, takie aroganckie i ja wtedy dostrzegłam tą różnicę. I jakby Cleo jest takim moim wzorem do naśladowania i ja mam nadzieję, że też się nie zmieniłam od początku. No i mam nadzieję, że nigdy się nie zmienię. Marcin, zmieniłam się od początku czy nie? Bo ty już mnie znasz wiele lat. Wcale. Ale wiesz co, to jest ważne, żeby mimo sukcesu, które odnosimy w życiu, tak naprawdę pozostać sobą. Tak, oczywiście, że ja tak. Ja powiem Ci, jak poznałem w MasterChefie super ludzi z produkcji. I tam mi dziewczyny powtarzały zawsze: Szymek, cokolwiek by się w życiu nie w Twoim nie wydarzyło po MasterChefie, pokora i jeszcze raz pokora. Oczywiście, że tak. I fajne jest to, że nam jakaś woda sodowa do głowy nie uderza, tylko że jesteśmy tym, kim byliśmy wcześniej, tak? Czy jesteśmy sobą po prostu. Bo często się słyszy o tym, że ludzie odnoszą sukces i mentalnie im się w głowach przewraca i stają się gwiazdami, mimo że gwiazdami nie są, tak? I tak jest często, że ta osoba, której się wydaje, że powinna być gwiazdą, nią nie jest, a ta prawdziwa gwiazda jest
takim gościem, prawda? Tak, mi też kiedyś ktoś mądry powiedział, że jeżeli masz to swoje 5 minut i wtedy jesteś dla współpracowników normalną osobą. Godzina. O, nie przesadzajmy. Ale że jeżeli w ciągu tego 5 minut jesteś dobrą osobą, życzliwą dla innych, nie gwiazdorzysz, to później jak na przykład podwinie ci się noga albo te 5 minut minie, to nadal znajdą się ludzie, którzy ci pomogą, będą dla ciebie życzliwi. Natomiast jeżeli no ktoś jest nie za fajny i gwiazdorzy i później to jego 5 minut się kończy, to wszyscy się po prostu od niego odwracają. I wtedy nagle zostaje na tak zwanym lodzie. Dlatego to, że ktoś pracuje w telewizji, czy nie wiem, czy chodzi na eventy, jest na portalach, no to wcale nie jest powód do tego, żeby uważać się za kogoś lepszego. A powiedz mi, Olu, ten cały show biznes, no, w którym żyjesz, on cię kręci? Lubisz być na ściankach? Czy lubisz, jak do ciebie podchodzą, wywiady udzielasz? Czy to jest to, czego byś chciała, czego oczekujesz? Może inaczej. Co by sprawiło, żebyś była na maksa szczęśliwą osobą, tak? Bo wiem, że się zawodowo realizujesz. O czym marzysz? O czym marzy Ola Ciupa? Jeśli chodzi o te eventy, to nie będę ukrywała, że kiedyś to było jakieś tam moje marzenie. No, zresztą pewnie każda dziewczyna o tym skrycie marzy. Natomiast no, kiedy już udało mi się to... Kolendrę lubisz? Lubię. Wszystkie zielone dodatki lubię. Okay. Kiedy udało mi się to w pewnym sensie tam osiągnąć, no to okazało się, że to wcale nie jest taki fajny świat, bo często bywa obłudny, często to wszystko jest na pokaz i szczerze mówiąc nie przepadam chodzeniem na eventy. Wiadomo, że czasami trzeba się pokazać, pojawić, żeby to wszystko nadal się kręciło i tak dalej, więc troszeczkę bardziej już te eventy traktuję stricte jako pracę. No i oczywiście o wiele lepiej się bawię, jeżeli idę na taki event z przyjaciółmi, granat? Ze znajomymi. Tak, poproszę. Zobacz, jak to wygląda. No wygląda super. Eksplozja barw, ale też mam nadzieję, że będzie eksplozja kulinarna. Tak. Ponieważ łączymy to, co jest ostre, czyli daliśmy trochę przypraw do bokaszana delikatnego. Mamy jogurt grecki, który niesamowicie smak zrównoważy i ewentualnie, kiedy będzie ostre, zapobiegnie pożarowi. Kolendrę i słodycz granata. Już biorę sztuczce. A jeszcze zapytałeś o marzenie. O marzenie, więc tak. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to teraz moje marzenie. Ja wyznaczam sobie takie cele po prostu, które cele chcę życiu zrealizować w jakimś tam określonym czasie. Jeden z tych celi to jest okładka pewnej gazety. W CKM-ie byłaś. W CKM-ie już byłam, tak. No więc Playboy? To okładka innej gazety, nie mogę powiedzieć, to jest no, jeden cel. Raczej nie Newsweek, no. Jeszcze. A może. A może? O, nie znamy wszystkich twarzy i oblicz Oli Ciupy. Tak, natomiast drugie marzenie, no już takie większe, konkretniejsze, to jest wydanie mojego pierwszego singla jako producenta. DJ Slavik. Tak, DJ Slavik, ponieważ no już gram te 8 miesięcy, więc właśnie przed wakacjami doszłam do takiego wniosku, że czas na kolejny krok. Myślałam, że uda mi się to zrobić jeszcze na wakacje, no ale okazało się, że niestety jest to masa pracy. Właśnie ciężko jest taki wydać utwór, no nie wiem, może ktoś ogląda nas, kto jest muzykiem, kto chciałby swoją płytę własną wydać. Czy ciężko jest to zrobić? Bardzo ciężko w ogóle, żeby to stworzyć, też jest mega ciężko. Ja tyle schudłam. Właśnie widzę. Ciągnę, żeby brzuch. Pokazałaś mi przed programem, że ta tak, sukienka nie, czy spódnica opada generalnie. Tak, opada. Teraz jestem tutaj jeszcze przypięta, no ale sporo schudłam przez ten ostatni czas. Pracując nad tym, ponieważ cały czas musiały być jakieś poprawki, naprawdę jest to masa pracy. Ja na przykład czasami sobie myślałam tak, no ta artystka wydała płytę już 2 lata temu i nic się nie dzieje, tak. Czemu ona? Wydawało mi się, że to jest takie bardzo łatwe nastrzyknięcie palca, nagrywamy. Że wchodzisz do studia i robisz to, no ale to musi być natchnienie, musi być, no naprawdę jest to po prostu wiesz proces co? Twórczy. Bo Olu, tak jest często, tak samo z moim programem. Jak czegoś nie robimy, to wydaje nam się, co za problem postawić studio w mieszkaniu i kręcić. A jak to się zagłębiamy, to okazuje się, ile czasu, ile poświęcenia, ile energii i pracy trzeba włożyć w to, żeby to miało ręce i nogi, żeby fajnie wyglądało. Tak, może spróbujmy, jak wiesz, smakuje. Też, na przykład, jeżeli chodzi właśnie o moją pracę, to ja często spotykam się z takimi opiniami, że a co ona robi? Natomiast
Powiem szczerze, że czasami mam takie myśli, że chciałabym mieć taką pracę na przykład w biurze, że idę na godzinę 10, wracam o godzinie 18 i mam po prostu stały plan, ponieważ takie ciągłe wyjazdy, ciągła zmiana miejsc. Ja zazwyczaj jak tam na przykład budzę się w jakimś hotelu, to ja rano na początku nie wiem, próbuj, gdzie jestem. Uważam, że jest bardzo dobre. Pycha. Nie, naprawdę jest petarda. Delikatny, ale świetne połączenie smaków. Delikatny smak bakłażana. Za chwilę mamy kolendrę, która fajnie podkręca. I te pestki granatu, które strzelają po prostu pod zębem. Żałujcie, że nie możecie spróbować. To jest dobre. Ja się zaraz podzielę z ekipą. Mamy tego więcej? Mamy w piekarniku. Mamy w piekarniku. Dobre. Wyszło. Bardzo dobre, pyszne. Piątka, Ola. No, twoja praca. Kto kroił dobrze bakłażana? Dobrze patrzyłam. Dobrze pokroiłeś bakłażan. Dlatego takie dobre wyszło. Ja to też miałam swój udział. Pycha, naprawdę pyszne. Olu, jest tak wiele tematów, które chciałbym z tobą poruszyć, no ale czas nieubłaganie mija, tak? Więc chciałbym ci bardzo serdecznie pozdrowić, podziękować. Dziękuję. I pozdrowić również. Też cię pozdrawiam, pozdrawiamy wszystkich. Że czas znalazłaś, bo wiem, jak jesteś zabiegana i że nie było prosto cię tutaj do mnie na balkon ściągnąć. Więc dziękuję ci serdecznie. U mnie w programie dostaje się prezenty. Prezentem pierwszym każdy otrzymuje bezę. Bezę Czerwińskiego. I taka oto beza jest dla ciebie, zostanie ci spakowana i razem z tobą pojedzie do twojego pięknego mieszkania. To ja chyba ją nie zjem, tylko sobie zostawię. Możesz się podzielić z przyjaciółmi. Fajna, nie? Ja tą bezę... O, włączył się timer. A bezę to chyba nie tak łatwo zrobić. No nie łatwo, trzeba tak serce włożyć. I drugim prezentem jest kosz słodyczy od marki Tago, naszego sponsora. Tutaj kosz jest. Nie będziemy go teraz tutaj taskać, natomiast cały ten kosz słodyczy, nie wiem co z nimi zrobisz, bo mówisz, też że się podzielę. Podzieli się ze znajomymi. I to właśnie jest fajne w gotowaniu i w jedzeniu, że możemy się z ludźmi dzielić i dawać im radość tym właśnie jedzeniem. Tak. Olu, dziękuję ci bardzo serdecznie, dziękuję, że czas znalazłaś. Moi drodzy, to był pierwszy odcinek drugiego sezonu razem z Olą Ciupą. Ja jestem zaszczycona, że mogłam otwierać i mam nadzieję, że sprostałam zadaniu. Jak najbardziej. Ja wam dziękuję serdecznie za wszystkie lajki, udostępnienia. Moi drodzy, mam nadzieję, że nowa jakość, którą prowadziliśmy, spodobała wam się, że to dostrzegacie. I spotkamy się za tydzień. Za tydzień o tej samej porze gościem moim będzie Karolina z programu Projekt Lady, więc będziemy mieli kolejną lady u mnie w mieszkaniu. Dziękuję wam serdecznie, do zobaczenia. Pa! A my się zabieramy do jedzenia. A my zabieramy się do jedzenia, dokładnie.